Cześć, tu pan Belfer, a to kolejny film zrealizowany we współpracy z firmą Amazon w ramach cyklu Hour of Code z Amazon Development Center. Dzisiaj moim gościem będzie Lucyna. Lucyna, która jest dyrektorem działu odpowiedzialnego za syntezę mowy, za tworzenie mechanizmów, które pozwalają nam rozmawiać z technologiami. Opowie nam o tym, jak wygląda cały proces od wymyślania nowego rozwiązania, aż do wdrożenia go do urządzeń takich jak Amazon Alexa czy Kindle, dzięki którym tym rozwiązaniom oczywiście możemy komunikować się z urządzeniami na przykład za pomocą głosu i one nam odpowiadają na nasze pytania. Opowie nam o tym, czym jest sprint i czy rzeczywiście wtedy musimy się spieszyć oraz przedstawi nam swoją motywację do pracy i co wspólnego z tym mają strażacy. Miłego oglądania. Cześć, możesz przedstawić się naszym widzom? Cześć, jestem Lucyna, pracuję w firmie Amazon. Jestem dyrektorem do spraw badań i rozwoju, a konkretnie zajmuję się syntezą mowy. Mm-hmm. Słuchaj, dział badań i rozwoju w firmie Amazon. Jak wygląda tam taka codzienna praca? Co robicie? Jak wymyślacie swoje pomysły i te wszystkie technologie, które możemy spotkać na co dzień, na przykład w Alexie czy w Kindlu? To jest bardzo dobre pytanie. Głównym źródłem inspiracji dla nas zawsze jest użytkownik, zawsze jest klient. Staramy się wsłuchiwać w jego potrzeby i sprawdzać, czego jeszcze potrzebuje, co możemy zrobić dla niego inaczej, lepiej. Być może ma jakieś potrzeby, których nie potrafi albo nie chce jeszcze określić. Trochę staramy się je zgadnąć. Kiedy już wiemy, co naszym zdaniem przydałoby się klientowi, wtedy przystępujemy do planowania, w jaki sposób możemy na przykład taką mowę dla niego wysyntetyzować, jakiego języka potrzebuje, jaka powinna być jakość tego. No i potem zaczyna się ten taki prawdziwy fun, czyli kodowanie. No właśnie, powiedz mi, no właśnie, bo to kodowanie, jak to jest zaplanowane w zespole? Bo jesteś dyrektorem, czyli jakby nadzorujesz wiele różnych zespołów. Jak to się planuje, wiesz, od momentu właśnie wymyślenia do, nie wiem, rozdziału zadań? Jak to się rozdziela? Jak to wygląda od środka w takim biurze? Przecież tam macie masę naukowców, z którymi współpracujesz, programistów. Jak to wygląda? A, no to są, rzeczywiście, mamy tutaj te dwie literki, badania i rozwój, prawda, B i R. No, faza badań to jest troszeczkę inna sprawa. Tutaj pracują naukowcy, prawdziwi akademicy, którzy swoje lub innych teorie starają się przekuć na rzeczywiste, nie tyle nawet prototypy, ile takie prototypowe produkty, które są potem udostępnione klientom i sprawdzamy, czy rzeczywiście one przynoszą tą wartość, o którą nam chodziło. Po prostu zwyczajnie, czy użytkownicy je lubią. I to jest taki etap pewnego rodzaju produktyzacji danego na przykład modelu sieci neuronowej w danym języku, która mówi z jakimś konkretnym akcentem. Jeżeli wszystko jest ok, zwykle nie jest, więc tych iteracji jest sporo. Natomiast jeżeli uznajemy, że to już jest coś, co rzeczywiście możemy wykorzystać szerzej, wtedy przystępujemy rzeczywiście do tej kolejnej fazy, czyli tak zwanego rozwoju, developmentu. I tam już przystępują do działania zespoły programistyczne. Tego programowania we wcześniejszych fazach też troszkę jest, ale ono jest specyficzne. Ono jest bardzo mocno związane z eksperymentowaniem na modelach sieci neuronowych, więc bardziej tutaj jest nacisk położony na naukę, tak zwaną science, mówiąc językiem domyślnym. Natomiast w momencie, kiedy to przechodzi do fazy produktyzacji, to rzeczywiście przejmują to zespoły programistyczne i do nich należy decyzja na przykład, czy w jaki sposób tak naprawdę to zrobić. Wiemy mniej więcej, co chcemy zrobić, mamy do tego odpowiednie modele, natomiast teraz te modele trzeba ubrać w coś, co pozwoli na szerokie użycie. Czyli wiadomo, trzeba zadbać o coś, co jest akurat w naszych serwisach niezwykle istotne. To się bardzo ładnie nazywa po angielsku latency, czyli żeby odpowiedź od serwisu, od Alexy na przykład, była szybka.
Wiadomo, no jeżeli zapytasz coś Alexy, to chcesz rozmawiać tak jak z człowiekiem, a nie czekać kilkanaście sekund na przykład na odpowiedź. Więc to są bardzo, bardzo wyśrubowane standardy. Następna sprawa to jest oczywiście bezpieczeństwo. Czyli trzeba zapewnić bezpieczeństwo i samej komunikacji, czyli data in motion, ale też trzeba zapewnić bezpieczeństwo samym danym użytkownika, czyli data at rest. I tym również zajmują się zespoły programistyczne. No a oprócz tego oczywiście chcielibyśmy, żeby ta komunikacja przebiegała w najrozmaitszych językach, nie tylko w języku na przykład angielskim. Alexa w tej chwili mówi w 16 językach, będzie ich więcej, więc trzeba zapewnić, że te modele, one równie dobrze działają w każdym języku i przede wszystkim brzmią naturalnie. A, czyli tak jakbyś rozmawiał z rzeczywistym człowiekiem, z rzeczywistą Alexą. Mm-hmm. No faktycznie miałem okazję też właśnie wysłuchać jakby prototypów różnych materiałów wideo na ten moment tego, jak Alexa sobie świetnie radzi. Dla mnie to jestem pod ogromnym wrażeniem i wierzę w to, że to jest technologia przyszłości. Zresztą czasami komunikujemy się z urządzeniami. Ja sam jestem pod wrażeniem, jak moi synowie 7 i 9 lat po prostu uruchamiają swoje telefony za pomocą komend głosowych, co dla mnie jest jeszcze nadal nienaturalne, a dla nich jest to zupełnie już naturalna rzecz, więc ja myślę, że to rzeczywiście jest coś, co obserwuję, że zmienia się rzeczywistość i będzie to wykorzystywała. Powiedz mi, ile mniej więcej, ja wiem, że to jest trudne do określenia, czasu zajmuje od, wiesz, wymyślenia tej idei dostarczenia nowej funkcjonalności użytkownikowi końcowemu do rzeczywistego dostarczenia. To są, nie wiem, tydzień, miesiąc, jak to mniej więcej oczywiście trwa? No cóż, tutaj jedyna odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to jest to zależy. I zależy bardzo mocno od stopnia skomplikowania oczywiście, od stopnia innowacyjności, od tego, czy to jest rzeczywiście prototyp, czy to jest już technologia, która jest do pewnego stopnia sproduktyzowana. Najszybsze dostarczenia, jakie widziałam, takie rzeczywiście zupełnie nowego, jakiejś nowej funkcjonalności, to są dostarczenia w ciągu jednego sprintu. Sprint zwykle trwa w metodologii skramowej od 2 lub 3 tygodnie, a zwykle 2 tygodnie. Więc zakładając, że coś już jest zaprojektowane, czyli przeszło przez fazę designu, ma też już swój zaprojektowany interfejs użytkownika, czy to głosowy, czy graficzny, w zależności od tego, o jakim interfejsie mówimy, czasami oba, dla urządzeń, które działają w obu trybach. Wtedy możemy przejść już do fazy implementacji i tak jak mówię, najszybsze, jakie widziałam, to są po jednym sprincie, mamy gotową funkcję dla użytkownika, gotowy jakiś nową funkcjonalność. I ona już jest wrzucona na produkcję, co więcej, jest również na tej produkcji wyskalowana. Jeżeli mówimy o serwisach w chmurze, no to wiadomo, że dobrze, żeby one były dostępne w różnych regionach świata. Nie tylko łączymy się z serwerami w Stanach Zjednoczonych, ale z serwerami na przykład dla Europy to będzie na przykład Irlandia. Wiesz co, masz ogromną wiedzę w tych wszystkich dziedzinach. Powiedz mi, jak wyglądała twoja ścieżka do tego, żeby wiedzieć to wszystko, co wiesz dzisiaj? Gdzie jakieś momenty kluczowe były, które na przykład zmieniły twoją trajektorię lotu, że tak powiem? O, następne dobre pytanie. Przy czym muszę tutaj oczywiście, i to bez fałszywej skromności, powiedzieć, że ja jeszcze bardzo niewiele wiem i im więcej wiem, tym większe obszary niewiedzy odkrywam. To chyba jest dosyć naturalne dla osób, które mają ileś tam już lat doświadczenia. A jeśli pytasz o takie kluczowe momenty, tak, był taki jeden kluczowy moment na pewno. Ja miałam zresztą styczność z komputerami od wczesnego dzieciństwa i moje w ogóle pierwsze wspomnienia z tym związane to są takie ogromne szafy, takie całe sale pełne szaf, które zawierały komputery, które oczywiście nawet nie miały ekranów, tylko miały wyłącznie klawiatury. One wypluwały z siebie takie wielkie, takie kolorowe taśmy, pełne dziurek i myśmy z siostrą z tych taśm robiły ozdobę na choinkę. Więc to były moje pierwsze wspomnienia związane z komputerami. Oczywiście miałam dostęp do tych komputerów dzięki tacie, który pracował na uczelni. Natomiast pierwszy taki rzeczywiście moment, który gdzieś tam mnie zdefiniował, to był moment, w którym napotkałam w grze no baga, błąd i nie mogłam przejść do następnego levelu. To była jeszcze oczywiście gra na pecety, nie miała nic wspólnego z sieciowością, to było jeszcze przed czasami
internetu. Gra nazywała się Impossible Mission. No i rzeczywiście, nie mogłam tam przejść do następnego levelu. I wtedy mój tato, który był zresztą elektronikiem, informatykiem, zaczął przede mną odkrywać, jak się w ogóle robi takie gry. Oczywiście nie udało mi się żadnego re-engineeringu na tej grze zrobić, to już nie był ten etap, ja chodziłam wtedy do szkoły podstawowej, ale już takie ziarno sprawczości to we mnie zasiało, że chciałabym kiedyś to zmienić, mieć władzę nad tą grą i coś zrobić inaczej. Mhm. Lepiej, oczywiście. To był jeden z takich kluczowych momentów. Super. No a dobra, na pewno nie było to łatwe. A co cię motywowało do tego, żeby cały czas na tej ścieżce, no wiesz, pozostać, nie? O, w zasadzie chyba każdy dzień mnie motywuje, bo to jest niesamowita frajda, niesamowita zabawa. Już wspomniałam o poczuciu sprawczości, tak? Robisz coś i na końcu tego planu, który sobie założyłeś i masz coś zakodowałeś, masz jakiś wynik. Czasami mniej lub bardziej satysfakcjonujący, trzeba zrobić następną iterację, żeby to zmienić, poprawić. Ale jest to zupełnie takie niesamowite uczucie, rzeczywiście coś zmieniasz, zmieniasz jakąś rzeczywistość wokół siebie. To były takie pierwsze chyba moje motywatory. Natomiast jakby drugą warstwą tej motywacji jest to, w jaki sposób ta technologia może zmienić życie dla innych ludzi. I to jest drugi następny motywator, w jaki sposób ona może nam służyć w codziennym życiu i rzeczywiście możemy z niej korzystać, ona jest przydatna, pomaga nam się komunikować, a to akurat w przypadku Alexy, no to jest gigantyczny plus. To są chyba takie dwie podstawowe rzeczy. Słuchaj, a wiesz co, bo rozmawiamy cały czas o nowej technologii, rozmawiamy o programowaniu. Jak na bazie swojego doświadczenia dzisiaj zdefiniowałabyś programowanie? Jeśli jest, nie wiem, ktoś, kto nas ogląda, ma, wiesz, niewiele lat, coś tam próbował albo zazwyczaj tylko gra, to czym dzisiaj dla ciebie jest programowanie? Jak mogłabyś mu opowiedzieć o tym, że gdyby chciał się dzisiaj zainteresować tym tematem, to czego by się dowiedział, na co mógłby wpłynąć, gdzie mógłby znaleźć efekty swojej pracy? No na pewno nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że programowanie to jest w tej chwili praca zespołowa. To jest na tyle wieloaspektowe wyzwanie, że potrzeba już do tego specjalistów z troszkę różnymi zainteresowaniami. Wspominałam o specjaliści od bezpieczeństwa, wspominałam o specjalistach od na przykład, jak to ładnie powiedzieć, żeby nie użyć języka defaultowego, wydawania serwisów i skalowania w chmurze. Od samego programowania oczywiście też. Wiadomo, w programowaniu są też różne specjalizacje, i można się bardziej interesować i backendem, można się bardziej interesować frontendem i są różne tutaj technologie, więc jest to bardzo szeroka dziedzina i myślę, że każdy może znaleźć tutaj jakiś swój konik, jakiś coś, co go szalenie zainteresuje. Mnie jeszcze nas tutaj interesowało na przykład sieci neuronowe, wtedy również je projektowałam. Oczywiście zbiory danych, na które one się uczyły, były tak fatalnie małe, że dokładność, którą ze sobą przynosiły, no była poniżej wszelkiej krytyki. W tej chwili mamy dostępne zbiory danych, które pozwalają na gigantyczną precyzję. Więc na pewno tak, jest to praca zespołowa, wieloaspektowa i pozwalająca na to, żeby znaleźć tą swoją, taką swoją niszę, coś, co mnie naprawdę super interesuje. Okej, czyli jakby dzisiaj programowanie poszukuje bardziej ekspertów w konkretnych dziedzinach, którzy potrafią wykorzystać tą nowoczesną technologię do rozwiązania problemu związanego na przykład z dziedziną, która bezpośrednio nie jest związana z komputerami, bo komputery mogą być tylko narzędziem pośrednim tak naprawdę, nie? No tak, one są pewnego rodzaju taką machiną transportującą. No właśnie, super. A powiedz mi, wiesz co, z czego naprawdę, tak naprawdę jesteś najbardziej dumna? Co udało ci się osiągnąć, wiesz, i co powiedziałabyś, że tak, to z tego jestem dumna najbardziej. Jest coś takiego, co, nie wiem, udało ci się stworzyć, wyprodukować, pokonać jakieś, wiesz, wyzwanie, z którego mówisz, o kurczę, nie wierzyłam, że mi się udało się. O, wiesz co, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś zbyt dumnie, ale jest sporo takich rzeczy.
Nie mogę wymienić jednej, ale powiem Ci o jednej sytuacji, która mnie osobiście strasznie cieszy. To jest ta sytuacja, kiedy wiem, że użytkownik jest strasznie zadowolony z tego, co dla niego zrobiliśmy i rzeczywiście tego używa i że to mu w jakiś sposób pomaga. W życiu robiłam wiele rzeczy dla wielu różnych klientów. Czasami to były rzeczy zupełnie niewidoczne dla na przykład użytkownika telefonu, ale czasami to były rzeczy, które pozwalały na przykład operatorom systemów monitorować systemy tak zwanej komunikacji krytycznej, Mission Critical Systems, które na przykład umożliwiają komunikację straży pożarnej albo pogotowiu. Więc niezawodność tych systemów oraz to, żeby dostarczały bardzo szybko, bardzo precyzyjne informacje, no jest super krytyczna. I kiedy wiesz, że zrobiłeś coś takiego, co powoduje, że pan strażak dostanie tą informację szybciej albo ona jest właśnie bardziej precyzyjna, to masz niesamowitą satysfakcję po prostu. Więc super. To jest chyba taka największa nagroda w tym. No to bardzo ciekawe też spostrzeżenie. Rzeczywiście jakby, że może twoje umiejętności twojego zespołu i wasze podejście mogło uratować komuś życie przez te cenne sekundy tak naprawdę, nie? I tą precyzyjność. No dobrze, a powiedz mi, gdybyś miała powiedzieć coś do tych kilku tysięcy osób, które będą oglądały ten materiał w przyszłości, żeby na przykład zainteresowały się też tą dziedziną, to gdzie mają szukać inspiracji i nie wiem, no, jak mogą też oni się motywować, co byś im przekazała, że to programowanie, ta technologia, ta nauka, ta wiedza jest rzeczywiście istotna i ważna dla przyszłości całego naszego gatunku ludzkiego, bo myślę, że też przecież jakby całe nasze zdobycze cywilizacyjne oparte są na właśnie rozwoju. I co można, jak można zachęcić młodych ludzi do tego, żeby też byli częścią tej drogi? No to jest chyba najtrudniejsze pytanie, które mi zadałeś. Nie obiecywałem, że będzie łatwo. Tak. Ja myślę, kurczę, chyba cię rozczaruję. Nie mam tutaj stuprocentowo działającej recepty. Mhm. Każdy musi odnaleźć swoje dlaczego. Okay. Jednych może motywować właśnie ta sprawczość, innych może motywować możliwość komunikacji. Powiem jedno, bez próbowania się nie dowiemy, co tak naprawdę nam się w tym podoba. Natomiast możliwości rozpoczęcia tej drogi jest mnóstwo. Można spróbować się z darmowymi narzędziami, które oferuje AWS. Zresztą inne serwisy cloudowe również je oferują. Również te związane ze sztuczną inteligencją. Można spróbować od mnóstwa darmowych tutoriali, które są dostępne w sieci. Z mojego doświadczenia wynika, że chyba najfajniej pracuje się z mentorem, kimś w podobnym wieku, może trochę starszym, kto już coś umie i potrafi przeprowadzić adepta przez takie pierwsze rafy, pomoże zrozumieć pierwsze koncepcje, pomoże napisać program na serwetce ołówkiem i wytłumaczy, co to tak naprawdę jest algorytm. Więc tak, drogi mogą być różne. Super. Podoba mi się to, co powiedziałaś, że rzeczywiście gdzieś musimy szukać tutora i też nie jesteśmy gdzieś tam sami. Niekoniecznie on może być tutorem, którego spotkamy w szkole, ale może być osobą, którą spotkamy w sieci, która po prostu będzie chciała nam pomóc, bo też ktoś jej pomógł wcześniej. Więc to też sami jest tak właśnie taka metoda podaj dalej. I myślę, że tutaj też nie bójcie się pytać o pomoc osób, które uważacie, że wiedzą więcej niż wy, bo oni też kiedyś pytali i to też jest właśnie fantastyczne. Słuchaj, ja ci bardzo dziękuję za twój czas. Trzymam kciuki za wszystkie projekty, które nadzorujesz ty i które realizuje twój zespół naukowców, inżynierów, programistów. Wierzę w to, że jeszcze nie raz gdzieś tam, być może nieświadomie, ale będziemy korzystali z efektów waszej pracy po to, żeby nam żyło się lepiej, bo nowoczesna technologia, która ma być narzędziem pomagającym ludziom żyć po prostu bardziej nie tylko wygodnie, ale tak świadomie i lepiej, po prostu słowo lepiej tutaj jest kluczem, jest dookoła nas. I trzymam kciuki za ciebie, za twój zespół, żeby szła praca wam szybciej i tych sprintów było jak najmniej, żeby wprowadzać nowe rozwiązania. Dziękuję ci za twój czas. Dzięki bardzo, Dawid. To była kolejna fantastyczna rozmowa z serii Hour of Code z Amazon Development Center. Poznaliście losy Lucyny, która
odpowiada za niesamowity zespół ludzi, którzy zastanawiają się, jak mają pomóc nam, to znaczy tobie i mi, za pomocą na przykład takich urządzeń jak Alexa czy Kindle, ucząc ich mówić. Jak to jest, kiedy zadajesz sobie pytanie, czego potrzebuje taki użytkownik jak pan Belfer, jak mogę mu pomóc, i nad tym zbiera się grono naukowców, którzy najpierw wymyślają na podstawie badań, które już mamy, różne rozwiązania, a potem mówią, słuchajcie, potrzebujemy tego. Potem idą programiści i programiści wymyślają rozwiązanie, które zostanie wrzucone do takich urządzeń właśnie jak Alexa i Kindle, a tak naprawdę my potem komunikujemy się z nimi i w sumie nie mamy refleksji, jak to jest możliwe, że głośnik nam odpowiada. A właśnie jest to możliwe dzięki pracy fantastycznych ludzi takich jak Lucyna, ich właśnie odkryć, ich podejścia, ich motywacji, które poznałeś z tego materiału. Słuchaj, ta droga też może być dla ciebie. Niczego się nie bój, po prostu zacznij działać już teraz. Tak jak Lucyna powiedziała, materiały naprawdę są wszędzie. Można zacząć się uczyć, kombinować. Wystarczy odrobina chęci do tego, żeby poznać nowe rozwiązania i poszerzać swoje horyzonty. Trzymam za ciebie kciuki. Powodzenia.